Tematem dzisiejszego odcinka będzie ta niezwykła roślina, wrotycz. Dlaczego jest niezwykły? O tym już za chwilę, zapraszam. Wrotycz rośnie naturalnie w Polsce. Występuje w wielu gatunkach. Najbardziej popularny jest wrotycz pospolity, którego kwiaty wykorzystuje się zarówno w medycynie naturalnej, jak również w przygotowaniu wielu preparatów pomagających utrzymać w zdrowiu rośliny ogrodowe. Kwiaty te pojawiają się od czerwca do sierpnia. Raczej nie uprawia się wrotyczu specjalnie w ogrodach, jest to roślina dość ekspansywna, ale wystarczy przejść się na spacer po łące, żeby nazbierać obfity bukiet żółtych kwiatów. Wiosną można zbierać tę roślinę na ziele, także przed kwitnieniem, ale najczęściej czekamy do lata i potem suszymy te urocze żółte kwiatostany. Suszenie przeprowadza się tak samo jak w przypadku mięty czy lawendy. Robimy to w suchym, przewiewnym, stosunkowo ciemnym miejscu. Potem te ususzone kwiaty możemy wykorzystywać na wiele sposobów, między innymi jako ozdobę. Jak najbardziej możemy dołączyć kwiaty wrotyczu do bukietów suszonych kwiatów, ale przede wszystkim wykorzystujemy je jako zioła do późniejszego przygotowania odwarów lub naparów. Przykładowo suszone kwiaty i ziele wrotyczu możemy zalać wrzątkiem, żeby uzyskać napar działający kojąco na skórę. Wywar lub wyciąg z wrotyczu działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie oraz przeciwzapalnie. Stosuje się go do użytku zewnętrznego. Roślinę tę wykorzystuje się także jako repelent, czyli środek odstraszający owady, między innymi komary, kleszcze czy myszki, ponieważ jego zapach przypomina nieco zapach kamfory. W internecie jest wiele artykułów o tym, jak można wykorzystać wrotycz i przepisów na przeróżne mikstury. Wracając do tematu ogrodu, wrotycz pospolity ma w nim bardzo szerokie zastosowanie. Zaczynając od wykorzystywania go do odstraszania wspomnianych już komarów i innych owadów uprzykrzających nam pracę lub relaks na działce, do przygotowywania z niego wyciągów, wywarów i gnojówek dla naszych roślin. Przykładowo, odwar z części zielonej wrotyczu wykorzystuje się do ekologicznego zwalczania m.in. mszyc lub stonki ziemniaczanej. Opryski z wrotyczu przeprowadzane wczesną wiosną mają na celu zniszczenie zimujących form szkodników. Wrotycz ma też swoje zastosowanie w opryskach przeciwko niektórym chorobom roślin, takim jak na przykład rdza lub mączniak prawdziwy. Prosty przepis na ekologiczny preparat z wrotyczu zwalczający mszyce mówi, żeby 150 g świeżego wrotyczu lub 15 g suszonego zalać 5 litrami wrzątku. Po wystudzeniu możemy go nanieść na rośliny w formie oprysku. Wrotyczowych przepisów i porad można znaleźć w prasie ogrodniczej i w internecie naprawdę sporo. Warto jednak najpierw zgromadzić surowiec, którego latem jest na polach i łąkach pod dostatkiem. Gnojówka z wrotyczu, którą przygotowuje się 2 tygodnie, pomaga zwalczać szkodniki glebowe, takie jak na przykład pędraki, drutowce i nicienie. Gnojówkę tę przygotowuje się zalewając około 1 kg świeżych roślin 10 litrami wody. Jeżeli ktoś nie ma warunków do przygotowywania gnojówek lub jeżeli komuś nie uda się wybrać na spacer w poszukiwaniu ziela wrotyczu, może wykorzystać gotowy produkt na bazie ekstraktu z tej rośliny. Jest to koncentrat do rozpuszczenia we wodzie, który na trawnikach, a także w uprawach roślin ozdobnych, owocowych i warzyw działa odstraszająco na pędraki, opuchlaki, nicienie i drutowce. Po opryskaniu lub podlaniu nim gleby wychodzą te szkodniki na powierzchnię, gdzie mogą stać się łupem, na przykład dla ptaków. Zabiegi wrotyczowymi opryskami możemy przeprowadzać przez cały okres wegetacyjny, od marca do września. Wrotycz pospolity w medycynie ludowej był niegdyś stosowany na wiele schorzeń, do czasu, aż odkryto, że zawiera tujon, substancję trującą. Od tego momentu stosujemy go tylko zewnętrznie. Nie zmienia to jednak faktu, że w profilaktyce zabezpieczania i chronienia roślin w ogrodzie często sprawdza się doskonale, a że na przełomie lipca i sierpnia jest zazwyczaj wysyp kwiatów wrotycza pospolitego na łąkach, warto je zebrać i zasuszyć, żeby potem wykorzystać ten susz do wybranych przepisów i ogrodniczych zabiegów. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na co dzień.